Przemoczony, a w dodatku prawie nagi. Możesz za to przepłacić życiem.
Imię jest nudne. Proszę cię, pomóż mi. Masz tu połowę mojego płaszcza. Imię jest nudne. Bardzo ci dziękuję. Ukryj się dobrze i uważaj na swoje, na zdrowie, na przyszłość. Bóg ci zapłać, dobry człowieku. Biednym człowiekiem. Wiecie,
z żoną, co było jeszcze dalej. No właściwie przypadek. W nocy, kiedy święty Marcin spał, miał sen. I w czasie tego snu zobaczył nie że braka, ale zobaczył Pana Jezusa, który miał połowę płaszcza. I aniołowie pytają, połowa płaszcza, skąd ona pochodzi? A Pan Jezus w niebie chwali, to Marcin, ręce, podzielił się ze mną. Ale dzieci, zobaczcie, jak słuchaliście słowa, jak ksiądz wikary czytał Ewangelię, to czytał to, co dzieci z klasy trzeciej ostatnio się uczyły, a były to uczynki. Miłosierdzia. Uczynki miłosierdzia, które właśnie powiadają. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. I właśnie tenże święty Marcin znał te słowa Pana Jezusa i dlatego też postanowił, aby podzielić się z przemarzniętym człowiekiem. Jak to człowiek zauważył, uratował. Bo gdyby tak siedział w tym zimnie, bez płaszcza, to tu właściwie był. On już zjadł gałatkę. I się podzielił Dzieci, które są Ja mam teraz taka dziewczyna.